Siemanko widzowie, w tym materiale pokażę wam, jak w kilkanaście dni udało mi się zarobić na taki oto składzik. Jeszcze tam 200 tysięcy leży na koncie, także łącznie myślę, że wyszło około 800 tysięcy. Wiem, że nie było mnie trochę czasu, ale spokojnie, wszystko sobie poogarniałem, także materiały wracają. Możecie zostawić łapeczkę w górę dla zasięgu, no i jakiś komentarzyk oczywiście, no bo filmów nie było jakieś 3 miesiące, więc YouTube na pewno trochę obetnie zasięgi. No a przydałoby się, żeby te materiały docierały do jak największej ilości osób. Jeżeli nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam was do subskrybowania, bo naprawdę bardzo się opłaca. Wszystkie przydatne linki macie w opisie, no i przechodzimy do materiału. Przejdźmy więc sobie do listy transferowej, no i co ja tam ciekawego robiłem? Ano oczywiście po nagrodach za Food Champions, jak zawsze, skupowałem sobie karty grywalne, takie, wiecie, takie, które są po prostu teraz często używane, no taki Van Dijk kupiony za 57 tysięcy, sprzedany za 65,5, 66,5, więc nie jest to może jakiś giga duży zarobek, no ale wiadomo, zawsze coś. Kante kupiony za 27 tysięcy, Alissona kupiłem za 41 tysięcy, więc też na tym zarobiłem. To są takie, wiecie, szybkie flipy po nagrodach za Food Champions, ale dalej mamy ciekawsze karty, jak ci obrońcy rzadcy UEFA Champions League. Jak na tym zarobiłem? Po prostu wchodziłem sobie oczywiście na rynek transferowy, wybierałem sobie rzadki obrońcę UEFA Champions League, no i podbijałem te karty do 1000, takie wiecie, te basicowe, co są najtańsze, zresztą teraz wejdę, sprawdzę i wam wszystko pokażę, a takie droższe albo takie karty z wyższym overallem, czy z narodowością ciekawą, czy tam ligą ciekawą, podbijałem po prostu drożej, no bo już robiłem, używałem tego sposobu wcześniej, te karty naprawdę przyjemnie wchodziły, no wiadomo, raz gorzej, raz lepiej, dlatego warto było sobie, znaczy warto, no warto było dla mnie sobie powrócić do tego sposobu, sprawdzić jak to działa, no bo zaczynałem zarabiać na tych silverach, których później zobaczycie, no ale później stwierdziłem, że trzeba spróbować czegoś innego. Więc naprawdę opłaca się robić takie oto licytacje takich kart, tylko że od razu wam powiem, żebyście nie rzucali się, znaczy od razu wam powiem, no jak zawsze wam powiem, żebyście nie rzucali się wszyscy na ten sam filtr, na te same karty, tylko posprawdzali jakiś na przykład napastników, pomocników, czy jakieś karty z danej ligi, danego klubu, z danej ligi, danej narodowości. No po prostu wiecie, żeby nie podbijać sobie wzajemnie kart, bo wtedy nikt nie zarobi. No a nie o to nam chodzi, chodzi o to, żeby każdy sobie pozarabiał. No i każdy cieszył się fajnym profitem, także ja sobie aktualnie popodbijam trochę te karty, zobaczymy co się uda wygrać. Niektóre podbijam drożej, niektóre taniej, no bo jak już mówiłem wcześniej, ten sposób no stosowałem już wiele razy. No i mniej więcej wiem, jak cena tych kart się kształtuje, co za ile można podbić. No wy też dojdziecie do wprawy, żeby, wiecie, no podbijać sobie to na ślepo, bo ja sobie podbijając te karty mogę iść oglądać jakiś serialik, czy nie wiem, robić coś na drugim monitorze, nawet montować sobie film. No i za kilka minut wejść, zobaczyć co się wygrało, za ile się wygrało, sprawdzić cenę dokładnie, wystawić, no i tak po prostu w kółko, także podbiję sobie jeszcze trochę tych kart, no i zobaczymy co i za ile udało się wygrać, no i możemy chyba teraz przejść już do kolejnego sposobu. A kolejnym sposobem są właśnie te silverki. Te silverki podbiłem sobie po 150 monet kilka dni temu, schodziły po 300, później podrożały, więc podbiłem sobie je po 150, po 200 monet, no i schodziły minimum po 400, tylko najważniejsze jest to, że ja podbijałem wtedy każdą możliwą kartę srebrną, no i każda ta srebrna karta schodziła jak świeże bułeczki. Teraz to nie zadziała dokładnie tak samo, tylko po prostu, jeżeli chcecie teraz sobie pozarabiać na silverkach, no to trzeba sobie samemu znaleźć daną ligę, czy daną narodowość, z której fajnie będą wchodziły karty, z których fajnie będą one schodzić. No i myślę, że można sobie na tym naprawdę fajne końce dorobić. Wydaje się to sposób na mały budżet, ale przy poświęceniu naprawdę trochę czasu też da się na tym niezłe końce wyciągnąć. Jeżeli teraz chcecie podbijać również każdą możliwą kartę, no to jeżeli będziecie ją podbijać po 150 monet i próbować wystawiać po 300, to wątpię, że będą one jakoś mega dobrze schodzić, ale kilkanaście kart w godzinę powinno się wam sprzedać. Można sobie również podbijać inne karty, jak na przykład fodery, czy tam jakieś informy, może zwykłe tocy, tylko że zanim to zaczniecie robić, warto jest sprawdzić, czy cena tych kart nie jest podbita przez jakieś tam SBC, na przykład o jakieś inne karty, typu właśnie Coutinho, typu jakieś ikony, czy cokolwiek innego. No a jeżeli chcecie je nadal podbijać, nawet jak są one podbite, czy na przykład snajpić po nagrodach za Food Champions, czy tam jakiś Squad Battles, no to zobaczcie za ile dane SBC się kończy, bo jeżeli to SBC kończy się na przykład za kilka godzin, czy tam nawet za jeden dzień, no to te karty mogą nagle spaść z ceny, no i możecie na nich stracić, no a tego najzwyczajniej w świecie nie chcemy. No i warto jest
jest również, jeżeli podbijacie karty inne, typu właśnie te złote rzadkie, jakieś tam złote non-rary, sprawdzać, czy nie ma wyzwań, do których są wymagane te karty, jak na przykład teraz mamy tutaj wyzwania player picków, czy tam jakieś rozbudowy La Liga, Premier League, pewnie będą również rozbudowy z Bundesligi i tak dalej, i tak dalej. I często ceny tych kart, które są potrzebne pod rozbudowy, wahają się o kilkaset coinsów, więc warto sobie po prostu popatrzeć, kiedy, jak i za ile dana karta stoi. Jeżeli cena spadnie, no to wiadomo, wtedy kupujemy i możemy sobie je przetrzymać nawet kilka godzin, kilka dni, no nie wiem. Często jest tak po prostu, że po nagrodach nagle te karty spadają, da się je łatwo dostać taniej, no a nawet kilka godzin później po prostu sprzedajemy je z zyskiem. Tylko że jeżeli tocy będą nieciekawe, no to wiadomo, że te rozbudowy nie będą bardzo chętnie robione, no i niestety nasze karty no nie będą aż tak dobrze schodzić, a my możemy sobie przejść, znaczy w sumie już przeszliśmy do listy kart obserwowanych, gdzie podbijaliśmy właśnie tych rzadkich z Champions League. No i widzicie, że te karty wchodzą w miarę fajnie. 1/3 kart jak na razie wygrana z tych, co podbiliśmy. No i w sumie możemy sobie zacząć je wystawiać. Oczywiście sprawdzimy cenę każdej. No ale jeszcze, o Boże, tu Fernandinho za 2800 ktoś kupił. I ja tego nie zdążyłem jeszcze podbić. No to fajnie, no to widzicie. Na takim Fernandinho koleś sobie zarobił, no myślę, 5000 na czysto. No ja niestety nie podbiłem go później, więc trochę boli mnie dupa. No ale i tak zarobię na tych kartach, co podbiłem, więc sobie to wszystko wystawimy. No i oczywiście, powtarzam się już chyba 30-tysięczny raz, ale sprawdzajcie cenę każdej karty, bo na przykład jeżeli byście wystawili takiego Matipa po najtańszej, czyli tam po te 1600 końców, jak chodziły wszystkie te karty, takie wiecie, no te najtańsze po prostu i było ich tam kilka, to byście stracili dużo. A tak, takiego Matipa wrzucamy sobie za 3200 i jestem przekonany, że on za chwilę zejdzie. Także ja sobie powystawiam troszeczkę te karty, no nie będę was tutaj zanudzał tym. No i widzimy się za chwilę. Nie zdążyłem nawet wystawić wszystkich kart, a już pierwsze zaczęły schodzić z naprawdę niezłym zyskiem. Oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, nie rzucajcie się wszyscy na te same sposoby, tylko korzystając ze wskazówek z tego materiału, jak i możecie, wiadomo, oglądać sobie poprzednie materiały, bo niektóre metody też działają, jak i subskrybować ten kanał, no i korzystając z przyszłych wskazówek, samemu dojść do, wiecie, no do tego, jakie karty opłaca się podbijać i których kart nikt aktualnie nie podbija. No bo wiecie, jeżeli mniej osób podbija dane karty, to macie większą szansę na wygranie ich, no i łatwy zarobek. W tym materiale to by było na tyle. Oczywiście zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapeczki w górę, do subskrypcji, no i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie!